Dlaczego matematyka? No, wiele było powodów. Niewątpliwie pierwszym, być może najważniejszym, to, że jakoś mi się to podobało. To znaczy, z tym, że od razu powiem, że to żadne wyobrażenie, to znaczy jak się zobaczyłem, jak to wygląda, to stwierdziłem, że nie miałem zielonego pojęcia, co to jest ta matematyka. Matematyka współczesna, nazwijmy to tak, na ziemiach polskich zaczęła się od Krakowa na przełomie XIX i XX wieku. Wtedy przybył do Krakowa ze Lwowa Kazimierz Paulin Żorawski. To był rok 1895 i w roku 1900 przybył Stanisław Zaremba. Oni dwaj stworzyli środowisko. Żaden z nich nie stworzył szkoły naukowej tak, jak to rozumiemy w sposób klasyczny, mistrz, uczniowie, ale obaj stworzyli środowisko. I z tego środowiska wyszły później trzy wybitne szkoły matematyczne. Szkoła równań różniczkowych Tadeusza Wazewskiego, do której mam zaszczyt się zaliczać. Szkoła analizy zespolonej funkcji analitycznych Franciszka Lei. Szkoła geometrii, której właściwie twórcami byli dwaj matematycy, powiedziałbym mistrz i uczeń. Antoni Choborski, późniejszy pierwszy rektor Akademii Górniczej i Stanisław Gołąb. No i ja miałem szczęście wejść w to środowisko, które właśnie było już wtedy ukształtowane, bardzo dobrze ukształtowane matematycznie. Powiedziałem o tym szczęściu, że mogłem wejść w orbitę Wazewskiego. Zresztą było tak, czas pewno się tak zdarza, na seminarium po prostu udało mi się znaleźć błąd w książce, nie Wazewskiego książkę, tylko innego autora. Tadeusz Wazewski na początku zaczął mi tłumaczyć, był przekonany, że ja nie mam racji, a potem zorientował się, że akurat tam jest dziura, i wtedy zaproponował mi, żebym chodził na seminaria, które prowadził on w Instytucie Matematycznym PAN w oddziale krakowskim. No i tak się zaczęło. I pamiętam właśnie, że pierwszy wykład z analizy miała pani ówczesna doktor Danuta Gierulanka. Świetnie to zrobiła, ale już wtedy wiedziałem, że to jest zupełnie inna matematyka niż ta, o której mogłem sobie rozmyślać. To było zupełnie co innego. Proszę Państwa, zaryzykuję taką próbę charakteryzacji. Na czym polegają nieporozumienia związane z wyobrażeniami o matematyce na poziomie uniwersyteckim, oparte o wspomnienia czy wrażenia ze szkoły? Matematyka to nie są rachunki. Jeśli rachunki, to jest bardzo dalekie. To jest wtórne. Matematyka to przede wszystkim badanie struktur, relacji, funkcji, odwzorowań, relacji między zbiorami, ubierane w pewne wzory. I te wzory wymuszają bardzo często, dosyć szybko, posiadanie umiejętności rachunkowych. Ale to jest w pewnym sensie wtórne do tego, co jest związane z zapoznawaniem się z różnymi strukturami. A więc to jest takie spojrzenie z wyższego punktu widzenia. Oczywiście do tego trzeba dojść i bardzo często zaczyna się bardzo elementarnie. Ale na tym się absolutnie nie kończy. Wręcz przeciwnie, czasem się przeskakuje dosyć wyraźnie. Więc i to jest istota tego przeskoku.
To właśnie oczywiście no, od razu mnie to spotkało.